Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wiski Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla was w hashtag 5 odcinku poradnik, jak prawidłowo wygrywać w Brawl Stars z admiarzami. Nowa seria na kanale. Dzisiejszy mój filmik pobił wszystkie rekordy wyświetleń z burgera z McDonaldu. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to piszcie komentarze, bo chcę wiedzieć, jaką macie opinię na temat tego burgera, którego dzisiaj zjadłem. Ale powiem wam, że to był najlepszy burger, jaki kiedykolwiek mogłem zjeść, bo to był Mac King. Big Mac to znaczy się był. Dobra, to teraz wybieramy Edgara, bo oczywiście dzisiaj gram mrocznym Edgarem i nie więcej. Na następnym odcinku będę grał dla was Dynamajkiem, a później Lolą i tak dalej, aż dojdziemy do Jessie, potem do Macy, potem Mandy i tak dalej, ta seria nie ma końca. Mówię wam, to będzie ciekawe doświadczenie. I jeszcze pozdrawiam was wszystkich moich widzów ulubionych mojego kanału Paweł Wicki Gamer, którzy mnie subskrybują, oglądają i obserwują. Dzisiaj 6 wyzwań se zrobię. Zademię piłka nożna, w batalii, w nokaucie, w napadzie, w zbiorach klejnotów i na koniec w starciu. To najpierw biorę to i lecimy z tym koksem. Ten filmik z tym burgerem to był po prostu hit internetu. Mówię wam. Lecimy. Teraz gramy przeciwko Serge'owi, Dynamajkowi i Sandy. Ten Edgar był lepszy, bo nie oberwał od przeciwników, a ten, zobacz, niestety tutaj nie będzie poradnika, jak wygrywam, bo po prostu Edgar jest o wiele za słaby, żeby pokonać przeciwników, ale jeszcze to nie koniec, zobaczycie, co teraz zrobię przeciwnikom. To jeszcze nie koniec tego spotkania. Ta gra jest jeszcze nieskończona. Może w batalii będzie remis. Mogłem sobie kogoś innego wybrać. A nie takiego Edgara. Zobaczcie! On nawet ich nie dotknie. Najgorsze jest to, że on ich nie dotknie. Nie da rady! No ale przynajmniej tyle zrobiłem. Jakie zadymiarko pokonałem.
Wygrać może nie wygram. Ósma eliminacja. I niestety przegrana. Mamy 2-0 dla przeciwników. Mogłem sobie wybrać kogoś lepszego. Na przykład Lole albo Dynamajka. Oni by się lepiej spisali niż Edgar. Bo zobaczcie, Edgar prawie w ogóle nic nie robi. To marny zadymiarz. Już lepszy jest od niego Frank albo El Primo, albo Shelly, albo Piper. Ale że Edgar to wątpię. Karl nawet byłby od niego lepszy. Ale wybrałem sobie takiego i taki muszę grać. Przynajmniej tyle. Dobrze, dobrze. Jest 1-0. Dobra, tutaj wygrana. Mamy bilans 2-1. 2-1 przegrywamy w bilansie oczywiście. Ale resztę to na pewno już wygramy. Teraz lecimy do napadu. Nawet taka Mandy albo Chester byliby lepsi, ale Chesterem już gram. To chociażby Macy albo Penny. Penny to na pewno bym wygrał. Przynajmniej Penny pokonałem. To już musimy wygrać, żeby było 2-2. I o to chodzi. Ale trochę obiłem ten save. Już widzicie nawet... Mandy albo Penny są lepsze. To są dobre zadymiarki. Jak nic będzie teraz 2-2, bo mamy dobrą drużynę. Coś niezłego. No i jest 2-2. 0-2 na 2-2. Trochę się wziąłem do roboty, ale
ci przeciwnicy dawali z siebie wszystko, a i tak z nami przegrani. Dobra, to teraz biorę klejnotów. I to już jest przedostatnia misja. Jeszcze ostatnia misja mi zostanie. Nawet jeśli przegram ten odcinek, to co tam? Albo nawet jak będzie remis, to może być. Gramy przeciwko Gale'owi, Squeak'owi i Brock'owi. Dawaj. Edgar, pokaż na co cię stać. O, taki dynamite byłby nawet lepszy. No, szkoda. Teraz wybaczcie, nie mogę za dużo gadać, bo po prostu muszę się skupić. A niestety. Tutaj przegramy z tą rozgrywkę. Edgar pędzi. I niestety nie zdołał zabrać klejnotów przed końcem meczu. Koniec meczu. Przeciwnicy wygrywają z nami. Ostatnia misja została mi do pokonania w parze. Może w parze wygram. Ktoś mi odpisał. A później zobaczę, kto mi odpisał. Na razie tutaj muszę się skupić na jutrzejszym filmiku. Na jutrzejszą premierę z tej oto właśnie gry. Na pewno dostanę po dupie. Jest dobrze. Ale Kiełka i El Primo pokonałem, to już coś. No to mamy dla przeciwników 3-2. Tutaj jak będzie 3-3, to też nawet całkiem spoko będzie, wam powiem. I tak już dwie wygrane mam. Cztery drużyny, niech się tam powyeliminują, poczekamy sobie, nie śpieszy mi się do celu. Ale przynajmniej mamy drugą rangę, to taka na pół wygarana, czyli mamy dzisiaj, w dzisiejszym, na jutrzejszą premierę remis 3-3. Brawo, gratuluję ci Edgar za
to jakże przefajne widowisko. No i to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z hashtag 5 odcinka z poradnika, jak prawidłowo grać w Brawl Stars, żeby wygrać każdym zadymiarzem, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wiński Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć, pa, narka.